Jednym z najbardziej zbrodniczych elementów wielkiego terroru w sowieckiej Rosji była tak zwana Operacja Polska NKWD, którą przeprowadzono w latach 1937-1938. Ofiarą represji padło blisko 150 tysięcy osób, spośród których przygnębiającą większość skazano na karę śmierci. Jak wyglądały kulisy jednej z największych sowieckich zbrodni na Polakach? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Ewa Wąsik. W sowieckiej Rosji słowo Polak było niemalże synonimem dla takich słów jak burżuj, wyzyskiwacz czy po prostu wróg. Było to związane nie tylko z tradycją wzajemnej rywalizacji, sięgającej czasów carskich, a nawet późniejszych, ale przede wszystkim z wydarzeniami wojny polsko-bolszewickiej, która zakończyła się zatrzymaniem sowieckiego pochodu na zachód. Mimo podpisania stosownych traktatów i jakiegoś uregulowania wzajemnych stosunków, wrogość oczywiście pozostawała. Niestety odbywała się ona nie tylko na gruncie politycznym, ale uderzała również w tych Polaków, którzy w dalszym ciągu mieszkali na terenie Związku Sowieckiego. Traktat Ryski, regulujący warunki pokoju, jak i również przebieg granicy polsko-sowieckiej, pozostawił możliwości repatriacji dla Polaków, którzy zamieszkiwali teren przydzielony Moskwie. Lecz z różnych powodów nie każdy z nich skorzystał. W skali całej populacji Związku Sowieckiego Polacy stanowili zaledwie 4 promile społeczeństwa. To było dość mało, jednakże biorąc pod uwagę ogrom Związku Sowieckiego, ogrom tego kraju, liczby faktyczne dużo lepiej ukazują nam, o jak dużej społeczności mówimy. W spisie kościelnym z 1923 roku na terenie Rosji zarejestrowano ponad 1 200 000 Polaków. Jednakże już podczas oficjalnego spisu ludności przeprowadzonego w ZSRR w 1926 roku zarejestrowano 782 tysięcy Polaków, z których ponad 46% uznawało język polski za język ojczysty. Według danych ze spisu dwa razy więcej Polaków mieszkało na wsi, było to ponad 500 000 ludzi, niż w miastach, która to liczba wynosiła 269 tysięcy osób. Jeśli chodzi o te ostatnie, to największe skupiska polskiej ludności były zlokalizowane w Piotrogrodzie, Leningradzie 43 tysiące osób, Moskwie 17 tysięcy, Kijowie blisko 13 tysięcy, Odessie ponad 8,5 tysiąca osób, Mińsku 5600 osób, Charkowie 5700, Dniepropietrowsku 2840 osób, Żytomierzu blisko 5 tysięcy osób i w Berdyczowie ponad 3 tysiące osób. Warto jednak wziąć pod uwagę, że władze Związku Sowieckiego mogły celowo zaniżać te szacunki. Dużo bardziej precyzyjne są szacunki polskie, chociaż i te nie są pozbawione pewnej wady. Tak czy inaczej, polska strona mówiła o tym, że w Związku Sowieckim mieszka od 1 300 000 do 1,5 miliona Polaków. Było to skupisko zróżnicowane, choć z przewagą ludności chłopskiej i robotników. Poza tym możemy odnaleźć również inteligencję oraz ideowych komunistów, którzy przynajmniej w teorii stanowili główne zagrożenie dla Stalina, chcącego rozprawić się z tymi, którzy mogli podważyć jego wizję komunistycznego raju. Niezależnie jednak od postaw światopoglądowych, Polacy w ogóle stanowili sól w oku władzy komunistycznej. Nie chcieli bowiem poddać się przymusowej kolektywizacji oraz ateizacji, którymi chciano ich objąć. Szczególnie ta druga sprawa napotykała rozmaite problemy. Na dawnych kresach Rzeczypospolitej wyznanie było nie tylko kwestią duchową, ale również, czy nawet przede wszystkim, kulturową. Nie bez powodu każdy Polak w Rosji był uważany za katolika, a katolik za Polaka. Tym niemniej w początkowym okresie rządów komunistycznych starano się jakoś tych Polaków wkomponować w nowe państwo. Rewolucja i komunizm były bowiem dostępne dla każdego. Mimo klęski, jaką Armia Czerwona poniosła nad Wisłą w 1920 roku, Sowieci nie zrezygnowali z planu międzynarodowej rewolucji, po której w miejsce pańskiej Polski powołaliby komunistyczną republikę, wchodzącą w skład Związku Sowieckiego. Efektem tych planów, a zarazem próbą jakiegoś uregulowania statusu mniejszości polskiej, było stworzenie tzw. Marchlewszczyzny na Ukrainie oraz Dzierżyńszczyzny na Białorusi.
Ta pierwsza, na pamiątkę Juliana Marchlewskiego, urodzonego we Włocławku polskiego komunisty, powstała dokładnie w 1925 roku. Z kolei ta druga, przypominająca o szefie Czeka, czyli sowieckiej tajnej policji, Feliksie Dzierżyńskim, została powołana 7 lat później. Oba regiony miały stanowić kuźnię przyszłego aparatu państwowego komunistycznej Polski. Jak się jednak okazało, mieszkańcy tych terenów byli wyjątkowo niepokorni. Nie dość, że nie ufała sowieckiej propagandzie, to jeszcze nie chciała porzucić własnej kultury i religii, co szczególnie irytowało sowieckich aparatczyków. W konsekwencji Marchlewszczyznę rozwiązano w 1935 roku, a Dzierżyńszczyznę 3 lata później. Już wtedy rozpoczęto zresztą pierwsze represje polskiej ludności, w skład których wchodziły przede wszystkim masowe deportacje do Kazachstanu, północnej Karelii i wschodnich części białoruskiej oraz ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Zgodnie z końcowymi sprawozdaniami NKWD, tylko dwie największe deportacje do Kazachstanu, przeprowadzone w 1936 roku, objęły około 100 tysięcy Polaków. Nieudany eksperyment w połączeniu z polonofobią Józefa Stalina przyniosły na polską społeczność niezwykle mocne uderzenie, które do historii przeszło pod nazwą Operacji Polskiej NKWD, która nosiła wszelkie znamiona ludobójstwa. Zanim przejdziemy do analizy tej operacji, pochylmy się nieco nad zagadnieniem ludobójstwa i prawidłami, które pozwalają wspomnianą akcję rozpatrywać w kontekście takiej konkretnej zbrodni. Termin genocide, który możemy przetłumaczyć jako ludobójstwo, został stworzony przez polskiego Żyda Rafała Lemkina w 1944 roku. Abstrahując od szalenie interesującej biografii tego człowieka i drogi, która doprowadziła go do rozmyśleń na temat ludobójstwa jako zbrodni w sensie prawnym, za genocyd, czyli ludobójstwo, uważał on. Skoordynowany plan różnych działań nakierowanych na destrukcję podstawowych fundamentów życia grup narodowych, celem unicestwienia tych właśnie grup. Celami takiego planu może być dezintegracja instytucji politycznych i społecznych, kultury, języka, uczuć narodowych, religii oraz ekonomicznej egzystencji grup narodowych. Zniszczenie osobistego bezpieczeństwa, wolności, zdrowia, godności, a nawet życia jednostek należących do tych grup. Prace Lemkina walnie przyczyniły się do stworzenia specjalnej konwencji ONZ, która została uchwalona w 1948 roku. Była ona wypadkową nie tylko, choć przede wszystkim, zbrodni popełnionych przez Niemców na ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, ale również tureckiego ludobójstwa Ormian oraz rozmaitych zbrodni popełnionych przez imperia kolonialne w XIX wieku. Operacja Polska NKWD, czyli planowe wymordowanie Polaków mieszkających w Rosji Sowieckiej tylko za to, że są Polakami, w zupełności spełnia wszelkie warunki dla tego, aby móc tę operację nazwać ludobójstwem. Podstawą dla rozpoczęcia akcji był rozkaz numer 00485, wydany przez szefa NKWD Nikołaja Jeżowa 11 sierpnia 1937 roku. Ten wyjątkowy psychopata, alkoholik i degenerat, zwany krwawym karłem ze względu na swój niski wzrost, ale za to ogromne okrucieństwo, był głównym architektem wielkiej czystki w Związku Sowieckim. Głównym powodem dla rozpoczęcia akcji była, jak kłamliwie twierdził Nikołaj Jeżow, działalność tzw. Polskiej Organizacji Wojskowej, która miała prowadzić działalność wywrotową na rzecz Warszawy. Jak głosiła treść rozkazu, szef NKWD nakazywał rozpocząć 20 sierpnia 1937 roku szeroko zakrojoną operację mającą na celu całkowitą likwidację lokalnych organizacji POW, a całą operację zakończyć w ciągu 3 miesięcy, to jest do 20 listopada 1937 roku. Ostatecznie rozmiary akcji przerosły jednak możliwości NKWD, wobec czego akcję przedłużono do 15 kwietnia kolejnego roku. Jeśli chodzi o Polską Organizację Wojskową, to faktycznie istniała taka organizacja od 1914 roku, lecz 7 lat później została rozwiązana przez Józefa Piłsudskiego i w latach 30. była już tylko historią. Jeżowowi to jednak specjalnie nie przeszkadzało. W tajnym dodatku do rozkazu nakreślił nawet alternatywną historię organizacji, w której wskazywał, że ten szowinistyczno-faszystowski i antysowiecki twór zagraża bezpieczeństwu Związku Sowieckiego, a wszyscy, którzy są jego członkami, mają ponieść surowe kary. Kryteria, za sprawą których aresztowano ludzi, były naprawdę bardzo ogólne i wystarczyło jak najmniejsze przewinienie, a w zasadzie donos, aby trafić do katowni NKWD. Za głównego przedstawiciela wyimaginowanej organizacji
Jeżów skazał Józefa Unszlichta, polsko-żydowskiego komunistę, którego Stalin postanowił się pozbyć, tak jak wielu innych starych bolszewików. Większość z nich padło ofiarą Wielkiej Czystki, czyli wydarzenia, które przyniosło śmierć ponad 700 tysiącom ludzi i w całości pochłonęło jego architekta, czyli Nikołaja Jeżowa. Efektem tego stanu było przekazanie bezpośredniej realizacji rozkazu szefom regionalnych zarządów NKWD. Każdy z nich najpierw zbierał dane na temat Polaków mieszkających na podległym mu terenie, a następnie tworzył listę personalną i nakazywał aresztowanie wszystkich, którzy się na niej znajdowali. Nieważne było zajmowane stanowisko czy klasa społeczna. Głównym kryterium była narodowość. Kto był Polakiem, zasługiwał na śmierć. Wcześniej jednak czekało na niego brutalne przesłuchanie. Nieodłącznym elementem Wielkiej Czystki, a tym samym operacji polskiej NKWD, był system przesłuchań, tortur oraz egzekucji. Szczególnie te drugie stały się filarem działalności NKWD. Najpopularniejszymi metodami torturowania więźniów były konwejery, czyli przesłuchania trwające bez przerwy kilka dób, prowadzone przez dwóch lub więcej zmieniających się śledczych. Stójka, przesłuchiwanie więźnia na stojąco w ciągu kilku dni, bez wody ani jedzenia. Różnego rodzaju karcery, czyli trzymanie więźniów bez ubrania w wyjątkowo chłodnych lub wyjątkowo gorących czy dusznych pomieszczeniach. A ponadto torturowanie zakazem snu, trzymanie aresztowanego w kajdanach z rękami założonymi z tyłu przez całe tygodnie, czasami nawet miesiące. Ponadto jeszcze zmuszanie więźnia do klęczenia z podniesionymi rękami. Z dokumentów samego NKWD wynika, że było co najmniej 26 metod tortur. Głównym celem operacji polskiej było eliminowanie mniej lub bardziej prawdopodobnych wrogów. Przykład szedł zresztą z góry. Szef NKWD, Nikołaj Jeżow, który na co dzień był co prawda zajęty głównym nurtem tzw. Wielkiej Czystki, miał w zwyczaju mawiać, że w tej walce z faszystowskimi agentami będą też niewinne ofiary. Rozpoczynamy wielką ofensywę przeciwko wrogowi. Niech nie mają nam tego za złe, jeśli potrącimy kogoś łokciem. Lepiej by ucierpiało 10 niewinnych, niż by wymknął się jeden szpieg. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Zanim jednak dochodziło do egzekucji, należało przeprowadzić proces, który, jak już się Państwo na pewno domyślają, był niczym innym, jak kpiną z prawa. W trakcie operacji polskiej o losie oskarżonego decydowała bowiem specjalna komisja, która składała się zaledwie z dwóch osób, tak zwanej dwójki, w skład której wchodził szef miejscowego NKWD oraz prokurator. Stworzyło to sytuację, w której za śmierć i życie ludzi odpowiadała tylko tajna policja, co w pewien sposób zwalniało z odpowiedzialności aparat państwowy, ale zwróciło również czujność Stalina. Śledztwo było zazwyczaj bardzo krótkie. Jego elementem było przygotowanie specjalnego listu z krótkim opisem popełnionych zbrodni oraz szacowanym wymiarem kary. Następnie trafiał on do wspomnianej dwójki, która kwalifikowała oskarżonego do jednej z dwóch kategorii. Przydzielenie do pierwszej było równoznaczne ze śmiercią przez rozstrzelanie. Druga kategoria oznaczała skierowanie oskarżonego do łagru. Po wszystkim następowało stworzenie czegoś w rodzaju konspektu, który posiadał załączone dowody zbrodni. To wszystko później ujmowano w album i przesyłano do Moskwy, by tam został zatwierdzony wyrok. Ta procedura była potocznie nazywana przez pracowników NKWD trybem albumowym, a wspomniane albumy stanowią dzisiaj źródło do badań nad omawianym ludobójstwem. Jeśli chodzi o osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie wyroków, to odpowiadał za to wspominany już dzisiaj wielokrotnie Nikołaj Jeżow, ale również prokurator generalny Andrzej Wyszyński. Skala wielkiego terroru przerosła jednak ich możliwości w tym zakresie. Albumy napływały z całego kraju w tysiącach i nie sposób było dokładnie przejrzeć ich wszystkich. Ostatecznie zadanie to powierzano członkom NKWD, którzy zajmowali kierownicze stanowiska. Zazwyczaj była to dla nich dodatkowa praca. Niemal z automatu zatwierdzali wszystkie wyroki. Jeśli chodzi o jakieś moralne rozterki, to zdarzały się one naprawdę bardzo rzadko. Albumy przepisywano na czysto i dopiero wtedy kierowano do podpisu Jeżowowi i Wyszyńskiemu, którzy w pełni ufali swoim podopiecznym i nigdy nie kwestionowali podjętych przez nich decyzji. Czasami zdarzało się, że ostateczną wersję albumu podpisywali zastępca Jeżowa, czyli Michał Frinowski, oraz drugi zastępca Wyszyńskiego, Grigori Rogiński. Nie wpływało to jednak w żaden sposób na przebieg dalszych procedur. Wszystkie dokumenty wysyłano w teren i tam wykonywano wyroki. Jeśli chodzi o egzekucje, to przeprowadzano je najczęściej metodą, która do historii przeszła pod nazwą katyńskiej.
Funkcjonariusze NKWD najpierw krępowali skazanego, a następnie oddawali strzał w tył jego głowy. Poza bezpośrednio oskarżonymi, represjami obejmowano również członków rodzin. W tym celu Nikołaj Jeżow wydał kolejny rozkaz o numerze 00486. W oparciu o ten rozkaz represjami objęto żony tzw. polskich szpiegów. Miały one zostać aresztowane, a następnie skazywane na karę od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Nieważne było zresztą, czy kobieta miała faktyczną wiedzę na temat działalności wywrotowej swojego męża. Większość oskarżeń była bowiem wyimaginowana. Wyjątek stanowiły jedynie te kobiety, które same donosiły na mężów i których donosy posłużyły jako podstawa do skazania mężów. Do takich przypadków niestety również dochodziło. Represjami objęto również dzieci skazanych w sprawie, których rozkaz Jeżowa dawał bardzo konkretne wytyczne. Niebezpieczne społecznie dzieci skazanych, w zależności od wieku, stopnia niebezpieczeństwa i możliwości poprawy, zostają uwięzione w obozach albo koloniach pracy NKWD lub w domach dziecka o specjalnym reżimie, prowadzonych przez Ludowe Komisariaty Oświaty Republik. Operacja Polska NKWD była jednym z najbardziej dramatycznych elementów tzw. Wielkiego Terroru. Moskiewskie Centrum Praw Człowieka Memoriał, zlikwidowane nomen omen 5 kwietnia 2022 roku, w oparciu o rzetelne badania historyczne, sporządziło dokładny wykaz ofiar tejże akcji. Od 25 sierpnia 1937 roku do 15 listopada 1938 roku aresztowano 143 810 osób, z czego 139 835 zostało uznanych za winne i skazanych, w tym na karę śmierci ponad 111 000 osób, na karę 10 lat łagrów blisko 26 000 osób, na karę od 5 do 8 lat łagrów ponad 2 000 osób, na karę 3 lat łagrów 153, na zsyłkę lub deportację 400 osób. Sama operacja Polska wpisywała się w tak zwane operacje narodowościowe, w ramach których łącznie skazano 227 986 osób, z których ponad 172 830 rozstrzelano, co stanowiło aż 76% ogółu prześladowanych. Polacy przy wspomnianej wcześniej liczbie 139 000 osób stanowili blisko połowę wszystkich ofiar. Na sam koniec warto zauważyć, że podane dzisiaj liczby nie są ostateczne. Niewykluczone, że ofiar było więcej, aczkolwiek aby to dokładnie ustalić, należałoby przejrzeć pozostałe archiwa NKWD, co w obecnej sytuacji i w obliczu likwidacji memoriału w 2022 roku jest po prostu niemożliwe. Miejmy jednak nadzieję, że stan ten nie będzie trwał wiecznie, a pamięć o pomordowanych ujrzy światło dzienne i spotkają się oni z należytym upamiętnieniem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Wąsik, Justynę Stopińską, Urszulę Babiuch i Ewę Ogrodnik oraz panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Piotra Borkiewicza, Dariusza Stelmaczonka, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.